Sponsorem programu jest Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GOPR i akcji Bezpieczna Zima. I ponownie witamy Państwa ze stoku w Wiśle. To jest Bezpieczna Zima z GOPR i teraz porozmawiamy o bezpiecznych zjazdach, ale osób, które mają pewne niepełnosprawności. Na przykład okazuje się, że osoby niewidzące bądź niedowidzące także mogą korzystać ze stoków naciarskich. Tak jest na przykład we Włoszech. O tym opowie nam nasz gość Jerzy Siodłak, naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR. Dzień dobry, panie naczelniku. Dzień dobry. A w tle widzą Państwo zjazd właśnie osoby niewidomej, Jerzy Płonka. Jerzy jest osobą niewidomą, jest prezesem Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód. Jedzie w towarzystwie swojego przewodnika. Panie naczelniku, taki zjazd jest możliwy, pokonywanie barier swoich niedoskonałości także pod warunkiem, że no, spełnione są określone kryteria. Taki zjazd jest możliwy. Zaczynamy w Polsce podejmować próby tego rodzaju właśnie nauki osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wzorujemy się na kolegach z Włoch. Dlaczego? Dlatego, że tam taka służba jak Guardia di Finanza, są to instruktorzy narciarstwa, połączeni ze swoim uczniem poprzez interkom, czyli łączność radiową, są w stanie podpowiadać, prowadzić taką osobę, uczyć jazdy na nartach. Jest to kapitalne rozwiązanie. Mało tego, osoby z dysfunkcją wzroku doskonale wykonują wszystkie polecenia. One lepiej czują teren, lepiej czują trasę i śnieg niż osoby w pełni sprawne, jeśli chodzi o wzrok. To ja dopytam, czy taka osoba, ten przewodnik jest przy tej osobie niewidomej, czy taka osoba niewidoma może zjeżdżać sama? Jeżeli tak, to czy jest jakoś oznaczone dla innych użytkowników stoku? Tak, ta osoba jest oznaczona, powinna być oznakowana kamizelką albo ubiorem odblaskowym, dlatego żeby odróżniała się jednak w gąszczu narciarzy, którzy poruszają się na trasie. Natomiast odległość, która dzieli instruktora, jest niewielka, ale nie jest to żadna fizyczna więź, nie jest to żadna linka, żadna uprząż, nic z tych rzeczy. To jest tylko łączność radiowa, czyli ta osoba jadąca na nartach z tą dysfunkcją narządu wzroku jest całkowicie tak naprawdę samodzielna. To ja w takim razie pójdę teraz po pana Jerzego. Zapraszamy do nas, panie Jerzy. O, to może z tej strony staniemy sobie i porozmawiamy. Prezes Stowarzyszenia Nie Widzę Przeszkód, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak to jest, kiedy osoba, której wydaje się, że czegoś nie może zrobić, okazuje się, że może wszystko? O Boże, jak to jest? Bardzo dobrze. Ogólnie nie ma czegoś takiego jak bariery, po prostu są tylko marzenia, które trzeba spełniać. A jak pan doszedł do tego, że zaczął pan spełniać swoje marzenia? To był bodziec z zewnątrz, czy sam pan w sobie po prostu pomyślał któregoś dnia, ja nie mogę, przecież ja wszystko mogę? Czy ja wiem, czy wszystko mogę? Myślę, że jestem, na pewno nie jestem jakimś cyborgiem, który jest niezniszczalny, więc myślę, że wszystkiego może nie mogę. Ale raczej staram się spełniać swoje marzenia, a przede wszystkim zarażać tym wszystkich innych ludzi, którzy mają jakąś niepełnosprawność albo są w pełni zdrowi, bo czasami ci zdrowi to większe lenie niż na przykład ja. No właśnie, kocha pan góry. Co pan zdobył do tej pory, panie Jerzy? Już mówię, w ciągu od 2013 roku zrobiłem 42 szczyty, które zaliczają się do korony geograficznej, korony Europy. Zostało do końca 5. W tym roku mam nadzieję, że one się udadzą, żebyśmy je zrobili. Oprócz tego wybieramy się jeszcze na Pik Lenina. No a po drodze bardzo dużo przygotowań, bo za miesiąc biegniemy Śnieżną Panterę, potem jakiś maraton w Gdańsku, następnie biegniemy bieg rzeźnika, zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. To jest 80 km, będę musiał przebiec. No ale mam nadzieję, że przeżyję. A jak później wygląda taka wyprawa? Ile osób liczy ekipa? Kto się czym zajmuje? Znaczy to jest tak, z tymi ekipami to jest różnie, ponieważ na każde wyjście jakby staramy się dobierać inne zespoły, ponieważ nie każdy ma tyle wolnego czasu, co ja. Oprócz tego, że się uczę w szkole masażu, no to prowadzę stowarzyszenie, ale jakby mogę, moja praca mi na to pozwala, że mogę po prostu realizować ten projekt, a większość osób nie ma takiej możliwości. Głównie to są ratownicy GOPR-u lub chłopaki z KAW-u, z klubów wysokogórskich. No wiadomo, oprócz tego dużo moich przyjaciół, którzy też się jakby fascynują górami, chcą pomóc, żeby udało się to zrobić. No i PZ-u, które cały czas nas wspiera w tym wszystkim razem z ratownikami GOPR-u. Panie naczelniku,
postawa godna naśladowania. To, co zdobył do tej pory Jerzy, to chyba jest imponujące, prawda? Z punktu widzenia osoby, która też żyje za pan brat z górami. To, co Jurek mówi, to rzeczywiście jego dorobek jest imponujący, jeśli chodzi o to, co robi w górach. I trzeba powiedzieć, że wiele, wiele osób, które są w pełni sprawne, no, stają się na własne życzenie osobami niepełnosprawnymi, dlatego że nie poruszają się, nie korzystają z możliwości, które mają, a w górach spędzają zdecydowanie za mało czasu. Ta piękna pogoda i warunki, jakie w tej chwili mamy w polskich górach, w całej Polsce, to mamy więcej śniegu niż w tej chwili jest w Dolomitach. Zachęcają do tego, żeby nie siedzieć w domu, tylko wybrać się w góry, właśnie realizować swoje plany, zdobywać różnego rodzaju korony, bo ktoś kiedyś powiedział, że każdy ma swój Everest. A ograniczenia mamy tylko w głowie. Bo myślę sobie, że takie sytuacje i takie osoby jak Jerzy, to jest zachęta i bodziec dla innych, że można, że warto. To są na pewno motywacje takie bardzo konkretne. To tak jak ktoś kiedyś powiedział, ile jest celów, dla których ludzie chodzą po górach. Okazuje się, że tyle, ilu samych chodzących po górach, więc to jest tylko nasza inicjatywa i chęć, żeby ruszyć. Chciałbym dopytać jeszcze tylko o ten system, panie naczelniku, o którym pan wspominał na początku naszej rozmowy, ten, który jest już we Włoszech. Kiedy on może się pojawić u nas na stokach, że osoby będą mogły korzystać ze stoków? Myślę, że jeżeli znajdziemy dobrego ambasadora, a po tym programie zapewne tacy się znajdą i wesprą tę kwestię też i od strony finansowej, zakupu stosownych urządzeń, to ratownicy, instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego są przygotowani do tego typu przedsięwzięć. Myślę, że może i tej zimy, która w tej chwili jest piękna, trwa i miejmy nadzieję, że jeszcze trochę potrwa, będziemy realizować. W świat w takim razie. To jeszcze o przewodniku, Jurku, który ci towarzyszy. Ogromne zaufanie musisz mieć. W jaki sposób się porozumiewacie? Macie jakieś swoje sygnały? Znaczy, system jest bardzo prosty. Jeżeli to jest jakiś teren skalisty, jakieś rozsypane kamerdole, to poruszamy się w ten sposób, że przewodnik przede mną ma kij w lewej ręce, ja też go trzymam w lewej ręce, w prawej mam drugi kijek i po prostu sobie macam i oprócz tego dostaję niesamowitą ilość informacji, gdzie mam położyć nogę, jak wygląda przede mną półka skalna, jak wygląda, nie wiem, grań, czy po lewej stronie jest przepaść, jeżeli mam spadać, to na którą stronę. Oprócz tego z tyłu idzie dodatkowa osoba, która to zabezpiecza, czyli też mnie cały czas komunikuje i jakby mówi mi, co mam zrobić, gdzie i kiedy. No ale oprócz tego, że oni mi pomagają, no to jestem wysyłany na różnego typu kursy, albo kursy rawinowe z toprem, albo do GoPro na kursy skałkowe, wspinaczkowe, asekuracyjne, pierwszej pomocy. Głównie chodzi o to, żebym jakby był w 100% bezpieczny i pomagał chłopakom tak, jak oni mogą mi pomóc. Oczywiście, czyli zaufanie, bezpieczeństwo. Najważniejsze i bezpieczeństwo. Współpraca. Tak jest. I konkluzja, chcieć to móc, proszę państwa. Jerzy Siodłak. Dziękuję. Dziękujemy. Jerzy Płonka. Dziękujemy pięknie za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Sponsorem programu był Cyfrowy Polsat, dostawca dekodera EvoBox PVR i aplikacji mobilnej Cyfrowy Polsat Go. Bezpiecznego wypoczynku w górach życzą Niestraszki oraz sponsor programu PZU, partner GoPr i akcji Bezpieczna Zima.